więc będę głosiła do was na siedząco. Przede wszystkim chciałabym, żebyście zanotowali to, co będę dzisiaj mówiła. Będę mówiła na temat zwycięskiej wojny, ale nie takiej wojny w kategoriach, wiecie, że mamy gdzieś na górę wchodzić, jakieś tam posągi upatrywać, obcinać im jądra i wtedy jakieś tam duchy odejdą i tak dalej. Nie z tej perspektywy i nie o takiej wojnie. Przede wszystkim pierwsza informacja taka, że jesteśmy na wojnie i żeby każdy to dobrze zrozumiał. Jesteśmy na wojnie, każdy wierzący to duchowy żołnierz w duchowej armii prowadzący duchową wojnę przeciwko duchowemu wrogowi. Ludzie, jak słyszą często tą informację wojna, to natychmiast są w ogóle jacyś zniesmaczeni. Bardziej woleliby usłyszeć słowo pokój, albo, nie wiem, pogoda ducha, albo wiosna ducha. Teraz jest taki sezon wiosny ducha, idź tam, daj spokój. Sezon wiosny ducha. Jesteśmy na duchowej wojnie. Tak mówią prawdziwi żołnierze. I chciałabym, żebyśmy my tak nie reagowali na to słowo wojna, tylko żebyśmy mieli głębokie tego zrozumienie, że my tak naprawdę jesteśmy na wojnie. W Bożym charakterze jest miejsce na duchową bitwę. I przeczytam wam z Księgi Izajasza, 42 rozdział, od 12 do 13 wersetu. Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują Jego chwałę na wyspach. Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki. Rzuca donośny zew bojowy, wydaje duży, dobrze zapisałem, wydaje okrzyk bojowy nad swoimi wrogami, odnosi zwycięstwo. Z tych wersetów widzimy, że Bóg jest mężem wojny, czyli wojownikiem. I to oznacza, że w jego charakterze leży waleczność. W drugiej Księdze Mojżeszowej 15:3 jest napisane: Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego. Nie wiem, dlaczego ludzie... W ogóle uważam, że temat walki duchowej został bardzo mocno nadinterpretowany. Bardzo dużo środowisk kościelnych w Polsce brało się za różnego rodzaju walki, ale absolutnie nie uzdalniając ludzi do walczenia. Ludzie się brali za walkę, ale nie uzdalniali siebie jako tych potencjalnych wojowników do walki. Ja tak naprawdę czytałam masę artykułów, informacji, słyszałam dużo, że tak powiem, usługujących w temacie właśnie walki duchowej, z której do walki duchowej na terenie Polski nic nie zostało. Jak tylko tak naprawdę kupa zamieszania. I to, co mówiłam wcześniej, że gdzieś tam wchodzili na jakieś góry, upatrywali jakieś tam, nie wiem, posągi, obcinali im jądra, to autentycznie miało miejsce w Polsce. Przyjeżdżała taka usługująca i tak wielu naszych cudownych braci i sióstr dało się wkręcać w tego rodzaju walkę. I wiecie, efekty tego wszystkiego były opłakane. Porozbijane rodziny, ludzie trafiający z powrotem w nałogi i tak dalej, bo to tak naprawdę w ogóle nie o to chodzi, tak? No, jak mogą odejść duchy homoseksualne w ogóle z Polski, jeśli tam posągowi się odetnie jądra? To trzeba naprawdę nie mieć, wiecie, oleju w ogóle w głowie, żeby w tego rodzaju walkę dać się wkręcać, a jednak, bo czego my szukamy? Bo my szukamy tych rzeczy duchowych, bo się szuka tych rzeczy duchowych, a te rzeczy duchowe, one są bardzo proste, bardzo praktyczne, często naprawdę bardzo, bardzo przyziemne. Ja oczywiście nie brałam w tym udziału, nie odcinałam jądra. Chciałabym, żebyśmy tak na sam początek spojrzeli sobie na Adama, na tego Adama, od którego wszystko się wzięło. Co zrobił Adam, albo czego nie zrobił w ogrodzie Eden? Jak myślicie? Nie obronił, tak. Jest jedna z pierwszych rzeczy, do których Bóg nas wzywa.
abyśmy umieli obronić wszystko to, co od Niego dostajemy. Myślę, że można tak powiedzieć, że Adam bardzo lekko potraktował sobie obronę, a właściwie o niej nie myślał. Był nierozsądny i nie strzegł tego, co zostało mu powierzone. I teraz ja będę czytała pewne rzeczy i mówicie, ja nie chciałabym, żeby to ogłoszenie przerodziło się w jakąś taką bajkowe poselstwo, tylko żebyśmy umieli je adekwatnie przełożyć do swojego w ogóle życia. I teraz spójrz na siebie. Jaki ty masz stosunek do tego wszystkiego, co bierzesz przez wiarę od Boga? Czy strzeżesz tego? Czy powiedzmy, dzisiaj jest niedziela i już nie pamiętasz, co się wydarzyło poprzedniej niedzieli? Może jakieś śluby przed Bogiem złożyłeś? Może powiedziałeś, to jest ostatnia niedziela, w której się zachowuję tak, jak się zachowuję? I jeśli my tego nie strzeżemy, jeśli my o tym nie myślimy, tak, no to można powiedzieć, że lekko podchodzimy do tego, co otrzymujemy od Boga. Lekko podchodzimy do tego, co Bóg nam daje. Adam nie wziął odpowiedzialności, którą Bóg mu dał. I również nie użył autorytetu, który od Boga otrzymał. I teraz zobaczcie. Stał i przyglądał się. W sposób bardzo pasywny, tak? A miał władzę i autorytet od Boga. I teraz pytanie do nas. Na ile my korzystamy z władzy i z autorytetu w stosunku do tego, co Bóg nam daje? Ludzie mówią, ale bo dostałem i teraz nie mam. Ja mówię, ale Bóg to nie jest ten, który daje i zabiera. On na wieczność daje. On nie daje i nie zabiera. Jeśli czegoś nie mamy, świadczy to tylko i wyłącznie o nas, że absolutnie nie korzystamy z władzy i nie korzystamy z autorytetu. Czyli nie obraniamy tego, co Bóg nam daje. A wiecie, powiem śmielej, nie zależy nam na tym. Bo to tak trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Bo często, dopóki się czegoś tak naprawdę dotkliwie nie nazwie, to też człowiek nie zrozumie. Nie zależało. Dlatego nie obroniłem. Nie zależało. Dlatego łatwo przyszło i łatwo poszło. Nie włożyłem w ogóle zero wysiłku w tą i tą sprawę. I ona też tak sobie odeszła. Ponieważ nie obłożyłem jej potem jakimś staraniem, tak? Jakimś wysiłkiem, żeby na przykład to obronić. Złożył Adam broń i stał się duchowym pacyfistą, w rezultacie czego cała rasa ludzka popadła w grzech. I teraz posłuchajcie, te rzeczy, które będę mówiła, można się w nich odnaleźć naprawdę w swoim prywatnym życiu. Bo nie wszyscy piastujemy jakiś urząd, nie wszyscy czemuś liderujemy, ale dużo osób w Kościele jesteście na przykład w związkach małżeńskich, tak? Więc te rzeczy też będzie można odnieść do siebie. Na przykład mąż, tak? Czy mąż chroni dom? Oczywiście każda żona może powiedzieć, no, znaczy każdy mąż może powiedzieć, ale żona też może obronić. Może, jak ciebie nie ma. Ale jak ty jesteś, to jesteś głową, tak? Ustanowioną przez Boga i masz większy dany autorytet, aby wróg do domu co? Nie przyszedł. Dzisiaj, kiedy wszystko jest powywracane do góry nogami, kiedy kobiety są męskie, a faceci bardziej damscy, więc powywalało się też wszystko do góry nogami. Natomiast dla nas, dla wierzących ludzi jest ważne, żeby te rzeczy zrozumieć. Nie bądź pacyfistą w swoim domu. Jeśli jesteś mężem, to nie bądź pacyfistą. Musisz bronić swojego domu.
Jeśli jesteś liderem, musisz bronić zadania, które Bóg ci powierzył. Wiecie, że w tym kościele wychodzimy z tej myśli źródłowej, że jesteś liderem własnego objawienia. Jeśli coś robisz, to jesteś liderem własnego objawienia, a więc nie możesz mieć pretensji do innych ludzi, że coś ci tam na przykład nie wychodzi, ponieważ jesteś liderem własnego objawienia. Masz strzec na bardzo wysokim poziomie tego, co powierzył ci Bóg, tego, co powierzył ci drugi człowiek, tego, co zostało ci dane, masz o to dbać. I to jest między innymi jedna z zasad wojny duchowej, ponieważ w wojnę duchową zaangażowany jesteś ty i ja. Kto jest najważniejszy w tej wojnie duchowej? Ty i ja. Co jest najważniejsze? Nasz stan, nasza postrzegalność, nasze zrozumienie rzeczy. To jest ważne. Adam zdecydowanie zaniedbał element obrony i z tego powodu stracił chwałę i autorytet. Dlatego, że odmówił walki, nie bronił swojego terytorium. Dlatego, że odmówił walki, nie obronił swojego terytorium. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy podeszli do tego w sposób taki bardzo praktyczny, nie lajtowy, tylko w ogóle praktyczny. Zobacz swoje życie i zobacz, co zostało ci powierzone. Co zostało mi powierzone i jaki ja mam do tego stosunek. Bo wiecie, ja w ogóle od kiedy jestem w Królestwie Bożym, to ja wyznaję prawdy Boże, ale widzę też, że wiele świeckich takich sloganów też się sprawdza. Łatwo poszło, łatwo przyszło, łatwo poszło. No tak to wygląda. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Bóg chce bardzo, abyśmy byli ludźmi odpowiedzialnymi. Abyśmy przykładali naprawdę 100% swojego zaangażowania do tego, co zostało nam powierzone. Adam nie obronił, a ja będę bronić. I ty masz też bronić wszystkiego, co powierzył ci Bóg. Niezależnie od tego, co to jest. Czy to jest malutka sprawa, czy to jest kawiarenka, czy to jest modlitwa, czy to jest bycie pastorem, czy to jest bycie jakimkolwiek innym w ogóle liderem, cokolwiek. Mamy umieć obronić teren, który dostaliśmy od Boga. To jest to pole. Ja to muszę umieć obronić. Kiedy nauczysz się bronić, będziesz coraz bardziej skuteczny. Czemu tak w dużej mierze diabłu jednak udaje się przyjść i kraść? Dlaczego? Dlatego, że teren jest nieobroniony. Nie ma innego powodu. Nie ma innego powodu, dla którego diabłu udaje się wejść i coś ukraść. Wchodzi i kradnie, bo teren jest nieobroniony. I jest tak zwana psychologia. A on to miał być, a ona to miała. Nie. To każdy musi stanąć na wysokości zadania i każdy musi dbać o swoje poletko. I teraz ktoś mi ostatnio zadał takie pytanie, ale czy w ogóle to jest we mnie? Czy jest we mnie ten element takiej dbałości, takiej, czy ja w ogóle mam w sobie ten element obrony? Czy będę umiał obronić? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Od kiedy oddałeś Jezusowi swoje życie, to zamieszkał w tobie Święty Duch. I On cię do tego, co? Uzdolnił. Uzdolnił cię. A jeśli nie widzisz w sobie owych przestrzeni, to pamiętaj, że uwierzyłeś w Boga, tak? Który powołuje z niebytu do bytu. Który ożywia umarłe kości. Który stwarza rzeczy, których wcześniej nie było. Z różnymi uwarunkowaniami i z różnym warsztatem wyszliśmy z naszych domów. Naprawdę, z różnymi. Często jest tak, że z mniejszym, z większym i tak dalej. Ja pamiętam, że w ogóle nie umiałam gotować. W ogóle. I nie dlatego, że ja nie chciałam, tylko moja mama w domu stawiała na czystość.
i ona mi po prostu nie pozwalała gotować. I ja nie umiałam gotować. I kiedy związałam się z Arturem, a chciałam być od razu bardzo dobrą żoną i kucharką, więc postanowiłam, że ugotuję sos. Kupiłam sobie mięsko wołowe i postanowiłam, że zrobię bitki. Mieliśmy też wtedy psa, owczarka niemieckiego. Sos był tak okropny, że nie chciał go zjeść nawet pies. Potem postanowiłam, że zrobię kluski. Ugotowałam tak bardzo dużo ziemniaków na te kluski, że zabrakło mi garnków i palników, żeby to w ogóle ugotować. Rozumiecie? Miałam tak dużo ciasta, że zabrakło mi i palników, i garnka, żeby w ogóle pogotować to wszystko. Nie umiałam gotować. Ale kiedy zaczęłam ćwiczyć, w ogóle przede wszystkim zechciałam się nauczyć gotować. No nie mogę nie umieć gotować. Muszę umieć gotować. Chcę gotować. To się nauczyłam gotować i gotuję dosyć dobrze. Więc jeśli nie widzisz w sobie tego elementu obrony, że widzisz, że raczej jesteś taki właśnie, że lepiej mi zrzucić odpowiedzialność na kogoś, tak? To uwierz, że możesz przyjść z tym tematem do Boga i powiedzieć, że chcę, aby ta przestrzeń we mnie zaistniała. Chcę, żeby ta przestrzeń we mnie zaistniała. Naprawdę. To nie jest tak. I teraz zobaczcie, i to jest ta prawdziwa walka duchowa. Bo jeśli ty będziesz zawiadywał, będziesz jako strażnik, dostaniesz jakieś pole i będziesz musiał go strzec, tak? A ty podejdziesz sobie lajtowo do tego tematu, to co się stanie? Najedzie wróg. Co zrobi? Ukradnie rzeczy. Rozbroi ciebie i cię wykorzysta. Ważny element obrony? Bardzo ważny element obrony. I masz to złożone w sobie. I wiecie, zazwyczaj tak jest i najczęściej tak jest, że nie chcemy tego poselstwa, które jest głoszone, nie chcemy go przyjmować jako, że to jest do mnie. To jest jedna ze zmór chrześcijaństwa. To na pewno jest do niego. To na pewno jest do niej. Oni najwięcej zawalają, ona najwięcej zawala, to na pewno nie jest do mnie. Sukces jest wtedy, kiedy dane poselstwo przyjmuje się jako, że ono jest do mnie. Ono jest do mnie. Ja chcę mieć w swoim życiu wyśrubowany element obrony. Chcę umieć obronić. Chcę być osobą, której można powierzyć zadanie i wykonam je najlepiej, jak potrafię. Chcę być osobą, na którą można liczyć. Więc ten element obrony to jest taka, to jest pierwsza w ogóle rzecz. Musimy nauczyć się obraniać tego, co Bóg nam daje. Często też nie utrzymujemy pewnych rzeczy, które dostajemy od Boga, powiedzmy, uzdrowienie, tak? Często też bardzo szybko je tracimy, bo to jest taki, wiecie, to jest temat rzeka. Temat obrony to jest temat rzeka. Zostałeś uzdrowiony, tak? Za tydzień przyszła jakiś symptom choroby, no i najczęściej z powrotem jest, że jestem chory. Nie jesteś chory. To jakiś symptom chorobowy, ale chory nie jesteś, ponieważ zostałeś uzdrowiony. Tydzień temu właśnie był ten manifest, musisz się go trzymać jak koń dyszla, weź sobie kartkę, długopis, zapisz, wsadź do skarbonki. Tego i tego dnia zostałem uzdrowiony, tego i tego dnia odstawiłem lekarstwa, tego i tego dnia Bóg mnie uzdrowił, nie będziesz mi diable oszukiwał. Tak stoimy i tak bronimy, więc ten element obrony jest bardzo ważny. Wszystko, co przyjąłeś przez cud, będziesz musiał co? Obronić. Każde uzdrowienie, każde uwolnienie, wszystko trzeba umieć obronić. A teraz wam przeczytam
kilka zasad. Ponieważ w duchowej bitwie musimy przestrzegać reguł. Duchowa bitwa, jak każda inna bitwa, to niewolna amerykanka i wszędzie są, wiecie, wszędzie są reguły. Więc aby przestrzegać, zwyciężać w bitwie, trzeba przestrzegać podstawowych reguł wojny. W armii panuje co? Porządek hierarchiczny. I to jest tak gwoli przypomnienia, że jest jeden lider. Jest jakieś wydarzenie i jest jeden lider danego wydarzenia. Kiedy wychodzimy, kiedy się na przykład modlimy, tak? Kiedy modli się 8 osób o jedną osobę, to jest jeden lider modlitwy. Ponieważ jak jest 8 liderów modlitwy, a chodzi o wypędzenie demona, to gwarantuję wam, że demon nie wyjdzie. No nie wyjdzie, bo nie będzie wiedział, którędy. Bo każdy będzie mówił co? Co innego. Więc podstawowa rzecz to jest to, że w armii panuje porządek hierarchiczny. I teraz odnoś to wszystko, co będę mówiła, do tego, jak żyjesz. Co na przykład ty piastujesz? Powiedzmy do twojej służby. Możesz też być tylko mamą i tylko żoną, aż, ale też do, że tak powiem, do tej dziedziny coś z tego weźmiesz. Każdy żołnierz wie, jaką ma funkcję i miejsce. Wszyscy mamy co? Wspólny cel, tak? Bo wszyscy mamy wspólny cel i za tym idzie duchowa jedność. I teraz tak, dyscyplina lidera musi być dużo większa niż zwykłego cywila. To tak samo jak w domu. Dyscyplina mamy i taty jest większa niż dyscyplina dzieciaków, tak? Dyscyplina lidera owego wydarzenia jest większa niż osoby, która tylko i wyłącznie przychodzi i na przykład w danym wydarzeniu co robi? Pomaga. Więc dyscyplina lidera musi być tutaj bardzo ważna. Kiedy owe zasady nie istnieją, w Bożej Armii przychodzi nieporządek, chaos i w efekcie porażka. Zgadzacie się z tym? Tak. Druga zasada to jest zasada celów. Jeśli liderujesz czemuś i nieważne czemu, to pierwsza informacja, musisz posiadać jasny cel. Trzeba posiadać jasny cel. Ogólny cel to jest to, że na przykład idziemy ewangelizować, tak? To jest cel ogólny. To wielkie posłannictwo to jest ogólny cel. Jako sługa Pana potrzebujesz to wiedzieć. Nie strzelamy, gdzie popadnie. Musimy mieć jasno sprecyzowane cele. Nie strzela się, gdzie popadnie. Wojnę się wygrywa, kiedy żołnierzom przekaże się jasny cel. I teraz niech Duch Święty ci w ogóle te rzeczy pokazuje. Ja w ogóle uwielbiam takie głoszenia, w których rzuca się pewne komunikaty, a Duch Święty we mnie układa je w proroczą układankę. Wiecie, ktoś rzuci na przykład jakieś jedno hasło, a ono się na przykład we mnie układa. Wow! Czyli to jest tak, czyli zrobię tak, wejdę tu. Nie zrobię tego, spadnę na dno. Natychmiast w ogóle we mnie się układa ta układaneczka. I podobnie jest w wojnie, w duchowej rzeczywistości, z ludźmi pracującymi w danej wizji. Jeśli zwykłą wojnę wygrywamy wtedy, kiedy przekażemy cele żołnierzom, tak samo jest w duchowej wizji. Jeśli jesteś liderem, jeśli masz jakąś duchową wizję, tak, to musisz ją umiejętnie przekazać ludziom, żeby ludzie wiedzieli, do czego się przypisują, tak? Powiedzmy, jest jedna osoba, która jest liderem i 17 osób, które biorą udział w jakiejś wizji. I te 17 osób przede wszystkim musi wiedzieć, czy my pod twoimi rządami chcemy iść. To jest takie pytanie pierwsze, tak? A jak już wiemy, że chcemy iść, tak? To teraz, jaka moja rola w tym? Jaka moja rola? Twoja rola w tym jest taka,
żebyś zrobiła jaskółkę i trzymała flagę. Ok? Jaki czas będziemy w tym miejscu? 35 minut. Ok, wtedy ja w mojej osobistej komorze modlę się, abym umiała przez 35 minut zrobić jaskółkę i trzymała tą flagę. To będzie moja pomoc. Ja często na przykład w domu mówię do dzieci, no teraz już nie do dzieci, bo Wiktora nie ma do Sary. Mówię, jak jeśli chodzi na przykład o posprzątanie, a to ja posprzątam to. Ja wie nie, ja jestem liderem sprzątania. Więc ja powiem, tak, co trzeba posprzątać, bo skoro ty chcesz mi pomóc, to musisz mi pomóc w tym, co ja uważam, że jest dobre, a nie tak, jak ty chcesz. Ok? Więc jeśli zawiadujesz jakąś rzeczą i jesteś tym wizjonerem, masz pod sobą powiedzmy 17 osób, w pierwszej kolejności wiesz, czy oni idą pod twoim przywództwem, tak? A potem jaka jest ich rola. I powiem wam, że jeśli te role są rozdane, to wszyscy są szczęśliwi. Ponieważ potem, jak są role rozdane, tak, to możemy też co robić? Egzekwować. Słuchaj, nie udało ci się jednak stać przez 35 minut jak jaskółka. Dałaś ciała, nie ćwiczyłaś. Nie obłożyłaś tego tematu modlitwą, nie obroniłaś tego. Pierwsza rzecz, obrona. Nie obroniłaś tego. Skupiłaś się na zupełnie innej rzeczy. A bo teraz tam ptak przeleciał, ja myślałam, że mam zdjęcie zrobić. Nie. Za zdjęcie odpowiedzialna jest ta i ta osoba. Ty miałaś robić jaskółkę. Zobacz, ile osób tutaj stoi i się patrzy. Czemu? Skaleczyłaś tą jaskółkę. Wyszedł jakiś dzik, a nie jaskółka. Nie obroniłaś w ogóle tego. I teraz zobaczcie, to jest prawdziwa wojna duchowa. Ja w ogóle, jak zaczynam o tym rozmyślać, to coraz bardziej chce mi się śmiać z tych nadduchowych walk. Nadduchowych walk, z których nie ma nic. Grama tłuszczu, zero życia, zero życia. Ale kiedy przyłożymy odpowiednią miarę, tak, do zagadnienia, do naszego życia, to zobaczymy, jaki jest w tym potencjał. My, zdyscyplinowani, my, którzy mamy wyryte w sercach zasady wojny, tak, no to my będziemy naprawdę, wiecie, nie jak mięso armatnie, tylko my będziemy jak nami będzie można strzelać. Trzecia zasada to jest zasada ofensywy. Wojny nie da się wygrać przez pasywność. Bo Bóg złożył wszystko na barki. Czyje? Nasze. Na nasze. Teraz podziękować, czy się wściekać? Podziękować. Pasywność to twój i mój wróg. We wszystkim. I tu mam taki wzór Izraela. Izrael wygrał wojnę sześciodniową, ponieważ wywiad wiedział, że kraje sąsiadujące miały zacząć mobilizację i wyruszyć przeciwko nim. Na początku Izrael czekał na atak, ale w końcu podjęto decyzję, że sami wykonają pierwszy ruch. Użył swej najlepszej broni, sił powietrznych. Kiedy żołnierze egipscy usiedli w swych samolotach, czekając na rozkazy, izraelscy żołnierze całkowicie ich pokonali. Nie byli pasywni. Oni wzięli autorytet. Zaczęli działać pierwsi. Pierwsi ruszyli do boju. I teraz prosty taki przykład, na przykład uwielbienia. Nie uwielbiam, póki Pan mnie nie poruszy. Ale Pan nie porusza. Zazwyczaj Pan nie porusza. Zazwyczaj to my musimy na tego silnego indyka poruszyć własnym ciałem. Bo Pan nie porusza. Pan to dał Jezusa. I ten Jezus to jest temat rzeka. I ten Jezus to jest właśnie ta potęga. I my, mając tego Jezusa, tak, możemy nie być pasywni. Możemy nie być pasywni. Nie siedzieć, nie czekać z założonymi rękoma. To od nas zależy. Tak? To od nas zależy. Czyli atak jest najlepszą obroną na wojnie. Atak. Atakuje pierwsza. Pierwsza atakuje. Pierwsza uwielbia.
nie czekam, aż ktoś podniesie głos. Ja pierwsza podniosę głos. Kumacie to? Jak to jest bardzo ważne? To jest bycie duchowym człowiekiem. To jest bycie zdyscyplinowanym żołnierzem na wojnie. Ja byłam uczona w taki sposób, że lider to jest osoba, która gdziekolwiek pójdzie, niezależnie od miejsca, sytuacji i tego, czy będzie miał sprzęt, czy nie, umie rozpalić duchową atmosferę. I ja byłam tego uczona. Siedział pastor, siedział starszy zboru, dostałam mikrofon do ręki. Rozpal bieg życia. Rozpal bieg życia. No przecież masz służbę. A my sprawdzimy pułap namaszczenia. Dzisiaj troszeczkę wszystko jest zeświadczone. Gdybyśmy zrobili coś takiego, masa osób poczułaby się jaka? Zaatakowana. Odrzucona. Nie poniżyli mnie. To nie jest poniżenie. To jest przygotowanie człowieka do życia. To jest przygotowanie człowieka na wojnę. To tak jak wiecie, ludzie w klapkach wchodzą w góry. Tak. W leginsach, w szpilkach, w czerwonych spinkach we włosach. Tak. I z maleńką butelką wody. To jest szok. Wiecie, że to przebudzenie, to slogan się zaczyna robić. Słowo przebudzenie zaczyna się robić śmierdzącym sloganem. My mamy być wykuci na blachę, wysportowani na blachę, kumaci na blachę, że nas się nie zagnie w żadnej dziedzinie. Że tak jak tutaj siedzimy, a będzie nas jeszcze więcej, że każda z nas osoba będzie umiała rozpalić bieg życia, gdziekolwiek pójdzie. Czy będzie miał mikrofon, czy nie. Czy będzie miał szofar, czy nie. Czy będzie miał grzechotkę, czy nie. Czy będzie przy nim ktoś silny, czy nie. Ja rozpalę bieg życia. Masz język? Mam. Masz gardło? Mam. Mówi się. Nie wiesz jak? Grom diabła. To zawsze działa. Czyli atak jest najlepszą obroną na wojnie. Czwarta zasada, zasada skupienia. Bardzo ważna zasada. Uważam, że to jest jedna z dziedzin, w którą w ogóle obecnie uderza diabeł. To jest ta umiejętność koncentracji, skoncentrowania się, właśnie rozróżnienia między życiem zewnętrznym a wewnętrznym. Między tym, co mi służy, a tym, co mi nie służy. Potrafię się skoncentrować na jednej rzeczy. Potrafię odepchnąć w ciągu tygodnia wiele myśli, tak, poprzez które diabeł będzie chciał skierować moje oczy na zupełnie inny tor. Jestem człowiekiem jednego tematu. Jeśli na przykład w tym tygodniu mam 3 ewangelizacje, tak, to skupiam się na modlitwie. Przede wszystkim jestem skupiony na modlitwie, aby moje poselstwo było na ulicy świeże i jakie skuteczne. I skuteczne. To taki jakiś mały przykład. Ci, którzy się uczycie, którzy studiujecie, wiecie, jak bardzo ważna jest to zasada. Zasada skupienia i koncentracji. Ja jestem osobą, która musiała być uwolniona od chorobliwego sprzątania. Odziedziczyłam to po mojej matce, choć kiedyś przeczytałam, że dziedziczy się po ojcach. Jednak ja tą przypadłość odziedziczyłam po mojej mamie. Mi wszystko przeszkadzało. Mi przeszkadzała skarpetka. O, zagięta zasłonka, już wstaje. O, firanka nie tak przesunięta jak trzeba, już przesuwam firankę. Szklanka nie zmyta. Okno obsrane. Wszystko zobaczyłam.
właśnie w czasie, kiedy miałam się zacząć modlić, tak? Natychmiast ja dostaję tyle bodźców, że ja w ogóle nie panuję nad tym. Ja mówię, skarpetka? Skąd ona się tutaj wzięła? Wcześniej jej nie widziałam. Zasłonka? Dobra, biorę się za odkurzanie. Widzę, jak to działa. Dobra, poodkurzam. Trzeba przyjść do Boga, popędzić diabła. Wielokrotnie trzeba się uwolnić od jakichś demonów, które nas popychają do tego rodzaju działania, tak? Bo w ogóle uwalniamy się od demonów. To jest nasza codzienna higiena osobista. Tak jak się myjemy, tak uwalniamy się od demonów. I jeśli nie ma w tobie tej przestrzeni koncentracji i skupienia, to przyjdź do Boga i powiedz: chcę, aby we mnie zaistniała zasada koncentracji i skupienia. Chcę umieć się skupić. Teraz wyobraźcie sobie snajpera. 48 godzin na dachu, przy celowniku, bzyczy mu mucha, ale on nie może stracić smuszki, tak? Kogoś, kogo ma na przykład zdjąć. Bez wytrenowania leży. Bez wytrenowania leży. Jest na wojnie, jest na wojnie. Ważna zasada, bardzo ważna zasada. Zasada skupienia. Nawet zasada skupienia w przyjmowaniu informacji od na przykład twojego lidera czy przełożonego. Wiesz, jeśli się nie będziesz umiał skupić, to też nie będziesz przyjmował odpowiedniej informacji. Ktoś ci powie: ale ja ci mówiłem. A ty wtedy patrzyłeś tam. Nie było cię w tym. W ogóle cię w tym nie było. Zasada koncentracji. Bardzo ważna. I jeszcze raz mówię, jeśli nie ma w tobie tej przestrzeni, to przyjdź do Boga. Powiedz: chcę, żeby we mnie ta przestrzeń zaistniała. Deklaruję, że obronię i nie stracę. Nie przyjmę kolejnej rzeczy, żeby ją wziąć, tak? Tylko przyjmę, żeby ją mieć, obronię i wydam owoc. Ponieważ to będzie mi potrzebne. Kiedyś już głosiłam do was o Gedeonie, ale ta zasada skupienia, jak gdyby ona, widzimy tutaj zwycięstwo w przypadku Gedeona, kiedy to Bóg zresetował żołnierzy do 300 osób, tak? I pomimo to, że Gedeon był słabszy, tak? To wygrał. Dzięki czemu? Dzięki skupieniu. Dzięki skupieniu. Nie zawsze większość oznacza siłę. Nie zawsze. Często, gęsto lepiej z 5 osobami kumatymi, skupionymi, wiedzącymi, po co przyszli, tak? Jakie są ich zadania. Więcej z taką liczbą osób zrobisz, niż z masą ludzi, którzy nie wiedzą, po co przyszli, co chcą robić, czego chcą. Rozumiecie? Zasada elastyczności. Zasada elastyczności pomaga nam w tym, że nie trzymamy się kurczowo jakiegoś jednego modelu, tylko jesteśmy zawsze gotowi na zmianę. Zawsze. Kiedy jesteśmy już skupieni, tak, to łatwiej jest nam być elastycznym. Bo kiedy jesteś skupiony i Duch Święty do ciebie mówi o tym, że należy coś zmienić, to gwarantuję ci, że już łatwiej jest być człowiekiem elastycznym. I tu jest przykład Dawida. Kiedy dom Saula stawał się coraz słabszy, a Dawid przebierał na siłę, w końcu został królem Izraela,
ucząc się pokładać ufność w Panu dzięki każdej bitwie i wojnie, które były częścią jego życia. Odbierał rozkazy od Boga odpowiednio do sytuacji, w której się znajdował. Nie robił identycznej rzeczy dwa razy. I teraz zobaczcie, jak to jest mega ważne, jaka jest na to opresja, jeśli na przykład chodzi o służbę. I teraz patrz, cokolwiek robisz, bo są rzeczy stałe, które będziemy się trzymać zawsze. Tak? Na przykład zasadą jest to, że ewangelizujemy, ale sposobów ewangelizowania jest masa. Masa. I teraz jak, w jaki sposób będziemy ewangelizować, to zależy od czego? Od naszej elastyczności. Od naszej elastyczności. Sposobów uwielbienia jest masa. Uwielbiać można wierszem, tańcem, hymnem. Ja byłam kiedyś w takim kościele, gdzie był taki specjalny czas podczas nabożeństwa, gdzie ludzie się modlili na spontanie. Wtedy milkł na przykład pastor i wtedy nagle tam były takie zawodzące. Ja co dzisiaj to wspominam, to taka zbudowana jestem. Nawet nie umiem tego powtórzyć, wiecie, ale takie zawodzące starsze siostry. W jednym zborze to jedna o określonej zawsze godzinie, zawsze była ona. Nieraz ktoś na przykład wstawał i recytował wiersz. Nie zawsze to było w Duchu Świętym, ale jak było w Duchu Świętym, to było przyjemne i było budujące. Jak nie, to nie. Ale zasada elastyczności jest bardzo ważna. Czyli trzymanie się kurczowo ciągle tych samych metod, tak? To jest wróg nasz. To jest nasz wróg. Jest to ściśle też związane z tym, że tamtej metodzie towarzyszyło takie namaszczenie. Wiecie, o co chodzi? Tamtej metodzie towarzyszyło takie namaszczenie. No ale ja już też spraktykowałam pewne rzeczy w swoim życiu. Tamtej metodzie towarzyszyło takie namaszczenie. Za tydzień zrobimy to samo i będziemy mieli tyle. Tyle. Ja pamiętam, jak na Kasprzaka zrobiliśmy tego osiołka. I potem ktoś do mnie napisał, mówi, słuchaj, bardzo cię proszę, nie było mi wtedy, przyjadę za tydzień, za tańczycie. A ja w ogóle nie, słuchaj, nie, to tak nie działa. To tak nie działa, mówię, ale weź ci proszę. Ja mówię, nie, lepiej sobie, mówię, odtwórz to na internecie, rozumiesz, niż my mamy powtórnie odegrać, mówię, coś takiego. Mówię, bo to ściała będzie, mówię, rozumiesz, mówię, absolutnie, mówię, nie odgrywamy takich rzeczy. To jest wróg, wiecie, to jest wróg. Należy być człowiekiem elastycznym. I tutaj w to już trzeba zaangażować wiarę, tak? Zaufanie do Boga. Czy ja Ci, Boże, ufam, że Ty się będziesz poruszał również w tej przestrzeni, tak samo jak tydzień temu. I teraz zobaczcie. Kiedy nie jesteśmy elastyczni, to jesteśmy kontrolowani przez diabła. Jest w stanie przewidzieć nasz każdy ruch. Kiedy działasz nawet w swoim życiu schematycznie, to jesteś taki dla diabła. Niech te rzeczy przekładają się na różne dziedziny waszego życia, nie tylko na służbę, ale również, wiecie, na małżeństwo nawet. Kiedy nie jesteśmy elastyczni, to jesteśmy nudni. Sami dla siebie. Konserwatyzm i tradycja sieją takie same zniszczenie jak arogancka ambicja i współzawodnictwo. Te rzeczy bardzo, one moje życie budują i ja sobie do nich wracam i ja sobie je, ja się przyglądam sobie w oparciu w ogóle o te rzeczy, ponieważ chcę być człowiekiem duchowym, ale owocującym, a nie tak zwanym duchowym, który wszystko wie, tak? Tylko nie wiadomo, z jakiej strony w ogóle do mnie podejść. Nie. Mamy być skuteczni. Nasza duchowość ma być skuteczna.
wiecie, chcemy być skuteczni. Szósta zasada to zasada zaskoczenia. I ta zasada dotyczy trzech rzeczy. Czasu, metody i miejsca. No, od razu jak sobie nad tym rozmyślałam, mówiła, zasada zaskoczenia, czasu, metody i miejsca. W przyszłym tygodniu nie ma spotkania na Dziewczoniowskiej. Zrobimy tutaj jakiś labirynt. Po śladach będziemy się łapać. Nie, to jest oczywiście, ja śmieję się w tej chwili. Więc zasada zaskoczenia dotyczy czasu, metody i miejsca. Przyjście Jezusa całkowicie zaskoczyło diabła, tak? Dopóki uczniowie nie byli napełnieni Duchem Świętym, poruszało się jedno światło – Jezus. A kiedy oni zostali wypełnieni Świętym Duchem, tak? To diabeł został zdezorientowany. I kiedy my jesteśmy wypełnieni Świętym Duchem i chodzimy tak naprawdę w tych rzeczach, o których ja teraz powiedziałam, to my naprawdę jesteśmy nie do trzaśnięcia przez diabła. Tylko trzeba spokutować z bycia nadduchowym na rzecz bycia duchowym. Duchowym, praktykującym, tak, a nie nadduchowym. W ogóle pomódl też się i powiedz w ogóle, Boże, niech odpadną ode mnie rzeczy, które usłyszałam, wzięłam, przyjęłam i do niczego ich nie umiem zastosować. A chcę budować swoje życie w oparciu o to, co jest skuteczne. Co naprawdę ze mnie uczyni skutecznego wierzącego, skutecznego współpracownika, skutecznego lidera, skutecznego żołnierza. Chcę, żeby ze mnie był pożytek. Pożytek ma być ze mnie. Chcę mieć te zasady wyryte, ale nie, żeby tam komuś potem strzelić, wiesz, słuchaj, nie zrobiłeś tak i tak. Nie, przyjmujemy do siebie. Do siebie przyjmujemy te rzeczy. Następna zasada to jest zasada kooperacji. I to jest też jedna z trudniejszych rzeczy, dlatego, że jesteśmy młodym kościołem i dlatego, że większość ludzi w służbach to młodzi ludzie. Dlatego ta zasada kooperacji wychodzi nam jeszcze jak kula w oko. Współpraca jest bardzo ważna, mamy różne zadania i oczywiście znowu cel jaki? Główny, jeden. Wszystkim nam chodzi o to, tak, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Chcemy, aby jak największa ilość ludzi została zbawiona, czyli uratowana, tak, wypełniona Świętym Duchem, aby weszła w służbę i aby dalej co robiła? To samo co my. Kiedy mówimy o współpracy i kooperacji, nie oznacza, że wszyscy robimy te same rzeczy. Chodzi o to, aby robić różne zadania, wypływające z Bożego prowadzenia, czyli wewnętrznego przekonania, pragnienia, mając wspólny cel. I to jest piękne. Mateusz dzisiaj podczas uwielbienia namalował obraz. Celem twoim było uwielbienie Jezusa. Moim też. Rafała też. Ani też. Niny też. Zobaczcie. Jeden cel, zadania różne. W ogóle kiedyś z tego się zrobiła też potworna religia. Była kobieta, która podczas, kiedy budowała w ogóle swój dom, to był taki generał wstawiennictwa, kiedy budowała z mężem swój dom, to postanowili, że zbudują oddzielną komorę do tego, żeby się modlić. To była ich komora uwielbienia. I oni we dwoje malowali. Nie mieli pojęcia o malowaniu w ogóle. Natomiast podczas modlitwy i podczas uwielbienia, kiedy brali do ręki pędzel, to malowali przecudne rzeczy. I ona handlowała później na konferencjach tymi obrazami. I są świadectwa uzdrowień. Ale potem z tego została zrobiona religia. W wielu kościołach później, jak się wchodziło, to stała sztaluga i wszyscy malowali. Wiecie, co chodzi? Bo to na początku wszystko jest żywe. Wiecie, bo to tak diabeł właśnie podchodzi. O, taki jest diabeł. Okropny. U nas tak nie będzie. I
Jeśli nie potrafimy zobaczyć wielorakich zadań oraz ich wagi, zaczynamy na siebie jak krzywo patrzeć. Więc to ważne. W ciele bardzo dużo zadań, bardzo dużo do zrobienia. Cel jeden. Cel mamy jeden. A zadań do zrobienia jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Dlatego moją modlitwą często jest to, aby wszyscy w Kościele zajęli swoje miejsce. Niech każda kobieta i każdy mężczyzna zajmie swoje miejsce. To bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby każda kobieta i każdy mężczyzna zajął swoje miejsce. I to jest ostatnia zasada, zasada zaopatrzenia. Gdy wojsko naciera, potrzebuje zaopatrzenia, jedzenia, amunicji, paliwa i innych niezbędnych rzeczy. Czyli to jest nieprawda, że wojsko wygrywa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy idzie naprzód, tak? Wojsko trzeba zaopatrywać, więc są ludzie, którzy co robią? Zaopatrują wojsko. Tutaj zapisałam sobie taką rzecz, że do tej właśnie zasady. Kiedy robimy jakąś dużą ewangelizację, na przykład w jakimś mieście, to nie tyle powinniśmy zadać sobie pytanie, co się tam wydarzy, kiedy ja tam przyjadę. Bo tam się dużo wydarzy, kiedy ja przyjadę. Tak? Ponieważ nie zakładamy, że się nikt nie nawróci, że się nikt nie zbawi. Tak? Ale podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to czy my na tym terenie mamy kogoś, tak zwanego współpracownika, który jest wyszkolony i który poniesie naszą kampanię, na przykład ewangelizacyjną. To jest właśnie to. Czyli nie tyle zadaję pytanie sobie, co tam się wydarzy, bo wydarzy się dużo. Zawsze jak gdzieś idziemy, zawsze jak usługujemy, zawsze wierzymy w to, tak, że Bóg będzie czynił rzeczy jakie wielkie. Inaczej to nie ma sensu, nie? Ale przede wszystkim, czy potem na tym miejscu jest osoba, tak, która będzie pracowała z nowo narodzonymi ludźmi. Trzeba, czyli na tamtym, na jakimś miejscu, powiedzmy, trzeba mieć wyszkolonego i gotowego pracownika, aby owoc był trwały. I teraz zobaczcie, jak te wszystkie rzeczy, one są ze sobą spójne. Nie mamy jednego, nie mamy drugiego. Nie mamy drugiego, nie mamy trzeciego. W ogóle uważam, że obecny nasz czas to jest czas korzystania z Bożej mądrości. Będziemy coraz bardziej mądrymi ludźmi. Będziemy coraz bardziej przyswajać tą stronę bardziej praktyczną i będziemy coraz więcej odnosić takich realnych zwycięstw. To takie moje w ogóle osobiste, że wchodzimy w czas, że będziemy korzystać z pełnego potencjału, nie tylko z mocy. Nie tylko z mocy. Mocą nauczyliśmy się już co? Szastać. Wiemy jak. Wyjmuje miecz, rach, ciach. Jest moc. Ale potrzeba nam dużo mądrości. Potrzeba nam dużo mądrości, aby to, co robimy, miało charakter trwały, czyli żeby miało to trwały owoc. Żeby diabeł nigdzie nie mógł włożyć absolutnie najmniejszej szpilki. Pozwólcie, że ja przeczytam jeszcze raz te zasady. Więc pierwsza to jest obrona. Druga zasada celów. Trzecia zasada ofensywy. Czwarta zasada skupienia. Piąta zasada elastyczności. Szósta zasada zaskoczenia. Siódma zasada kooperacji. I ósma zasada zaopatrzenia. I wiecie, to nie jest jakieś, to nie są trudne rzeczy.
To nie są trudne rzeczy i to jest bardzo łatwe do przyswojenia. I powiem wam, że te rzeczy, one mi towarzyszą od wielu, wielu, wielu lat. Ja od wielu, wielu lat rozważam te rzeczy. I jak widzę, przez co się udaje jednak diabłu gdzieś przyjść, tak? No to przez brak tych rzeczy. Że jesteśmy rozkojarzeni. Że często jest powiedziane A, ale nie jest powiedziane B. Często jest coś rozpoczęte, tak? Nawet dotykamy środka, ale jest niezakończone. Często jest coś nieobronione. Wiecie, coś połowicznie zrobione. Coś powierzchownie w ogóle zrobione. A chodzi o to, żebyśmy we wszystkim mieli trwały owoc. Amen. Amen.